Siemanko, witajcie w kolejnym filmie. No i zobaczcie, jedziemy z sianem. Wczoraj na nie trochę popadało, ale rano było trzepnięte. No i doszło, mierzyłem wilgotność, to do 13,5 mi pokazuje, także idealnie. Fajnie się też kurzy. Bele eleganckie. No i grabi tylko przede mną jedna grabiarka. Ja jestem też sam na presowaniu. O, dzisiaj niedziela, też spontaniczna akcja, bo mieliśmy nie prasować. No byłem jeszcze w południe zbadać wilgotność ziarna, no bo wczoraj popadało, to pokazywało 18,5, więc raczej dzisiaj by nie doszło. Więc się też nie rwaliśmy. Jeszcze miałem problem z silnikiem w prasie. Jest taka rurka do odmierzania siatki. No i na tej rurce jest taki dzyndzel, który miga przed czujnikiem, kręci się przed czujnikiem. No i niestety on się rozkręcił i uszkodził czujnik. Skręciłem go tak jak był, no ale czujnik już niestety uszkodzony. I jeszcze na polu musiałem zmienić ten czujnik. Wziąłem od noży, bo tam jest niepotrzebny na razie, no ale trzeba będzie to kupić nowe i wymienić. Także można powiedzieć, że pierwsza taka awaria, w której trzeba coś wymienić nieeksploatacyjnego w prasie. No już ma pod 20 000 bel zrobione. Także nie ma dramatu z awaryjnością. No i co, myślę, że jutro wrócę do słomy. Od rana sobie prasę ogarnąłem, naładowałem sznurków, nabiłem smaru do centralki. Nie umyłem, bo wczoraj powiem wam, że była prasa ukurzona, ciągnik ukurzony, złapał mnie deszcz na powrocie. To wszystko wyglądało tragicznie po tym deszczu. No i robię 150, 3,1 obrota siatki, gęstość 7 na 10. Co, połączę się z wami za chwilkę. 52 bele już mam zrobione. No i powiem wam, że zaraz mi się skończy siatka. Na jakieś 20 jeszcze mniej więcej zostało. Ale naprawdę przyjemnie się tutaj pracuje dzisiaj. No dużo tego nie ma do zgarnięcia. Ze 150 bel może będzie mniej więcej. W sumie chyba 3 łąki albo 4. 4 łąki chyba są. Tutaj ta jest chyba największa. Tam jest taka malutka z przodu, już tam poprzecznie chyba mam zrobione. Także a tutaj gdzie te drzewa jest wał przeciwpowodziowy. A po drugiej stronie Park Narodowy. Ujście Warty. No i zasuwam sobie po 13 na godzinę, bo tu naprawdę fajna, równa łąka. Grabiący jeździ podobnie, bo zrobił nade mną sporą przewagę. No ja się muszę zatrzymywać, on nie, a pewnie z tymi samymi prędkościami jeździmy. Pierwsza stuwa zrobiona. No i jestem na trzeciej łące. Tutaj już pokosy nie są takie fajne, więc trochę trzeba najeździć się na tą belę. Ale na tej ostatniej jeszcze będzie w miarę spoko.
No i więcej już na pewno nie zrobimy niż tą jeszcze kolejną, bo już jest godzina 18 z haczykiem, więc około 20 na bank będzie rosa. Żebyśmy do 20 dotrwali, to będzie ok. No i skrabiarka ma prawie całą łąkę przewagi nade mną, także mam co robić. 102 właśnie się obija. Użyłem nową siatkę. Tamta starczyła na 90 sztuk. Na całej powinno tam być 120-125. No i dobra, dwie duże łąki, dwie małe ogarnięte. 18, no 19 już dochodzi za 7 minut. Jedziemy jeszcze, spróbujemy tamto, które było trzepane, bo została ostatnia łąka trzepana, ale już nie wiem, czy nie będzie za wilgotne, bo już się zrobiło na dworze trochę chłodniej. 24 stopnie pokazuje. Wcześniej było nawet 29. Także lecimy jeszcze tam, spróbujemy, no jak będzie za mokre, to zjeżdżamy. I na dzisiaj tyle. Nie mamy daleko na bazę, jakieś 10 minut drogi. Także jest fajnie. Zobaczcie, jaki demon prędkości. Także co, widzimy się później. No i jednak zjeżdżamy. No, spróbowaliśmy dwie bele, ale obie były tam powyżej 14-15, więc nie ma sensu. No i jedziemy na bazę. 137 bel udało mi się zrobić, także nie ma dramatu. A tutaj właśnie kolejne łąki, które będą do grabienia. Pewnie już jutro, pojutrze. Na jutro wieczór chyba też znowu opady nadają, także lipa. Ja pewnie jutro pojadę na słomę, też zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo dzisiaj słoma była mega wilgotna, ale cały dzień świeciło, jednak 28 stopni było, 29, więc na pewno trochę przeschło. Na kombajny na pewno jutro ruszą. No dzisiaj było w południe 18,5, także teraz pewnie jest mniej. Jutro około południa pewnie wystartują. Zostało nie wiem ile tutaj, z 30 hektarów, może trochę więcej, z 35 żyta. No i jeszcze 22 przężyta, ale ten przężyta pewnie zostanie na koniec. Też zobaczymy. No jest tych łąk jeszcze sporo do zebrania. Żeby pogoda dopisywała, to byśmy powoli to kradli z tych pól, z tych łąk to siano. Ale niestety w tym roku jest straszna lipa z pogodą. Dobrze, że w czerwcu, pod koniec czerwca i na początku lipca trochę nam się udało zrobić. Także co, w tym odcinku wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Cześć.